Słuchajcie, wiecie coś w ogóle o piratach? Jacy są piraci? Źli! No niektórzy są źli, niektórzy dobrzy, my jesteśmy raczej ci lepsi, ale z drugiej strony jak ktoś będzie niegrzeczny, to potrafimy być bardzo niegrzeczni też my, źli. Więc proponuję o tym zapałtem pamiętać. Słuchajcie, czy prawdziwy pirat jest odważny? No to jest. Jest odważny. Czy prawdziwy pirat jest silny? Tak jest, tak jak nasz kapitan. Liczymy, 3-4, start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wysoko, osiem, piratka, dziewięć i dziesięć. Dobra, proszę koledzy, tu wybierz sobie, które chcesz. Na raz, dwa, trzy, cztery, wysoko, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nadają się silni? Nie. A silni? To słuchajcie, brawa, brawa dla nich, proszę bardzo. Tak jest. Siostro? Tak, test medyczny już się robi. Jada. Słuchajcie, czy wy macie na pewno mocne głowy? No nie wyglądają. To zaraz sprawdzimy, jak mocne. Tylko radziłabym przytrzymać uszy, żeby nie odpadły. No, trzymaj te uszy, trzymaj. Dobra, moja, idź do przodu, bo ja muszę rozbieg wziąć przecież. Się nie ciesz, nas być płakać. Puść uszy. Siostro, jeszcze raz nie było huku. No to teraz będzie, teraz będzie. No taka głowa, wielki huk. I... Oho, aż mnie zabolało. Nie trzymaj tych uszy. A o tej się nie boisz, że straci uszy? Nie boisz się? Nie. Aż go wychyliło do przodu. Jakoś nie odpadły, może być. Teraz proszę, chrzest i wypływamy. Jasne. To ty będziesz... Jak masz na imię? No to jest nie nadaje się. Ty to jest krzywy, Pol, proszę bardzo. Patrz, nawet siostra taki lekko wykrzywiony jest. Jak masz na imię? Trzymaj. Kuba to nie imię dla pirata, to będziesz... Łysy Jake, o. Tak, ty będziesz kręcić tutaj. Ty. A ty jak masz na imię? O nie. Będzie... Długowłosa Margo, o proszę bardzo. Kapitanie, co możemy? Tak, mamy zacnych sterników. Dobra, kapitan zezwala, to wyruszamy. Gotowi? Płyniemy! Przykład dawać sternicy. Prosimy w jakieś ładne miejsce, żeby było ciepło. Hej ha, kotwicze podnieś, hej ha i żadne zwieście. Czekają na wspaniałe morskie opowieści. Hej ha, kotwicze podnieś, hej ha i żadne zwieście. Czekają na wspaniałe morskie opowieści. No i co? No gdzie my jesteśmy? Jakby się klimat zmienił, ale ja nie wiem gdzie. A po czym poznacie to Japonia? W Japonii to tak nie robią. Coś słychać? A co? Przepraszam bardzo. Dżungla? No to mi na dżunglę nie wygląda, słuchajcie, to jest tak... Indianie! O, nie, jak Indianie to ja nie jesteście odważni? Jesteście? To wy tutaj zostańcie na skarb! Zostajecie! To my na ofiarę ich dajmy, na ofiarę ich dajmy! Na skarb! Zostaniecie na ofiarę? Na skarb ich damy. Jacy chętni. O, jaki ładny skarb! Nie no, słuchajcie, nie no, tak nie może być, tak? Trzeba się jakoś z nimi dogadać i powiedzieć, że przypłynęliśmy w pokojowych zamiarach, a może jeszcze jakaś pamiątka by się trafiła. Ale, przepraszam, znak ktoś indiański. O właśnie. O. Znasz? Znasz? Powiedz coś po indiańsku. Powiedz coś. To chyba migowy Indian. Dobra, wystarczy, ja już nie chcę. Ja już bardzo dziękuję, tak? Indianie, wszystko tak, super sprawa, ale może już odpłyniemy. Ale co? Ktoś jedzie. Gdzie jedzie? Daleko. Gdzie? A dlaczego on macha tą linką do prania? A kto tutaj jedzie? Boje. Jako boje. Przepraszam bardzo, a od kiedy kowboje machają linkami do prania? Jak się to nazywa, to coś, to tutaj jest? Lasso. A wy umiecie machać lasem? No wszyscy do góry! Kapitan pokazuje!
Ale czy to jest ten pan? Dobra, wracamy! Czułki do przodu wszyscy! Cięgo! Uwaga, ksiągi łatwo do tyłu! Tak rączki są! Tak rączki teraz! No właśnie tak! Tak rączki trzymamy! Ale my patrzymy, nie wolno odrywać tych czuł od siebie, bo to już znaczy, że para jest kiepska, tak? Wybierzemy pięć najlepszych par. Sklejeni czołami, a muzykę jakoś będziemy prosić. I tańczymy! Tańczymy, ale pamiętajcie, żeby nie stać jak kłoda. Tańczyć! Skleić do czoła i tańczyć! Dobra! Jedziemy dalej! Sklejamy się brzuchami! Kształkiem i rozpuszczone może być całkiem. Tak, tam dziewczynka w różowym. Cukier!
Tak jest, proszę bardzo. Kolejne... Trudne, Angelika, trudne. Ktoś sobie odpowiedź napisał. Uwaga. Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem i kto kupił raz maczku paczkę? Tutaj. Kto to było? Co? Nie listonosz. Kto tam? Kto to był? Kaczka dziwaczka, tak jest.